Nigdy nie myślałem, że dożyję takich czasów i takiej potwornej zbrodni, która powtarza się. Wieczna hańba obarcza naród rosyjski, że dopuszcza i zezwala na taką zbrodnię. Gdzie pan był 1 sierpnia 1944 roku? 1 sierpnia byłem w dzielnicy Białołęka, obecnej dzielnicy. Kiedyś to był Henryków. Miejscowość, a 1 sierpnia byłem w obliczu zagłady dzielnicy mojej, mojej ulicy. Płonął dom mój. Nas ustawili Niemcy pod ścianą. Ustawili karabin maszynowy. Pamiętam straszliwą rozpacz kobiet. No, śmierć wuja w płonącym domu. Ranę, którą odniosłem, gdy rzucali Niemcy granaty do domu, aby go podpalić. Odłamek granatu ugodził mnie w głowę, a więc byłem zlany krwią, więc przeżywałem osobisty dramat. Trudno jest to o tym nawet dzisiaj wspominać i mówić. Ale płonął dorobek życia, płonęło miasto, ginęła ludność, a nas wtedy Niemcy zgromadzili, pędzili w kierunku, później w kierunku Legionów Jabłonny i tam prawdopodobnie chcieli nas rozstrzelać. Od tej śmierci uratowała nas wielka gromada samolotów brytyjskich, które leciały, alianckich, które leciały na pomoc Warszawie, walczącej Warszawie. Ciężko to wspominać dzisiaj. Ciężko to wspominać, ciężko o tym myśleć. Ten czas, który minął, jednak wyrył w naszej pamięci ślad boleści. Tym bardziej, że w Powstaniu Warszawskim zginął stryj Bolesław, a w 1939 roku na polu bitwy zginął mój ojciec jako oficer Wojska Polskiego. Także straty ojca rodzonego, stryja, wuja, domu rodzinnego, rana na głowie, płonąca dzielnica. Nas wypędzono bez jakiegokolwiek majątku, jakichkolwiek wartości. To był okropny dramat nawet dla takich jak ja, bo ja byłem harcerzem Szarych Szeregów, żołnierzem małoletnim, ale przygotowanym do walki. Wyszkolonym doskonale. Jako łącznik, jako zwiadowca, jako ten, który wypisywał na ulicach miasta przez wiele miesięcy pomścimy Pawiak, pomścimy Palmiry, pomścimy Warszawę. Szczęściem jedynym było to, że z tego płonącego domu wcześniej, kilka tygodni wcześniej został wyprowadzony mój przyjaciel, nasz przyjaciel, chłopak żydowskiego pochodzenia Dudek Inwentarz. Ten Dudek Inwentarz przez wiele miesięcy ukrywał się w naszym domu i na kilka dni przed wybuchem powstania został przesunięty w inne miejsce. I dlatego uratował życie. Nam w pamięci pozostała tylko wspomnienie, no i zaszczytne tytuły Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, które dotrzymałem ja i matka.
Co pan myśli dzisiaj o Warszawie i o tym, co się dzieje za wschodnią granicą w kontekście powstania warszawskiego? Gdyby pan miał tyle lat, co wtedy, poszedłby pan do walki? Tak. Dobrze, że pani zadała to pytanie. Dziś płonąca Ukraina przypomina mi płonącą Warszawę. Zbrodnia, która popełniona została na narodzie polskim, przypomina mi zbrodnię, którą dokonują Rosjanie na narodzie ukraińskim. Nigdy nie myślałem, że dożyję takich czasów i takiej potwornej zbrodni, która powtarza się. Wieczna hańba obarcza naród rosyjski, że dopuszcza i zezwala na taką zbrodnię. Są między nami rachunki krzywd i tylko te krzywdy wyrówna naród polski i ukraiński. Ale nigdy nie możemy przebaczyć Rosjanom, którzy dopuszczają do tej zbrodni. Jestem po prostu zdecydowany, aby cały świat zjednoczył się w walce o uratowanie wolności Ukrainy. Bo jeżeli Ukraina przegra, przegramy wszyscy, a szczególnie Polacy. W apelu, który podpisali tutaj pan prezydent Warszawy i szef Związku Powstańców Warszawskich, jest nawiązanie do Ukrainy, do tego, że Ukraińcy są tu teraz w Warszawie i Warszawa się nie podda. Co by pan chciał powiedzieć walczącej Ukrainie? Jestem jako powstaniec warszawski dumny i szczęśliwy, że walczycie. Jestem dumny, że dajecie dowody swojego bohaterstwa i obrony swojej wolności. Polacy powinni być, powstańcy warszawscy powinni być dla was wzorem. My też byliśmy na straconej pozycji, ale walczyliśmy do końca. Do niemal do ostatniego naboju. Wierzę, że po wojnie, po zwycięskiej wojnie dla Ukrainy, narodzi się głęboka przyjaźń między Rosjanami, między Ukraińcami i Polakami. Wierzę również, że odrodzi się, po tej wojnie odrodzi się nowa Rosja. Nie putinowska, nowa Rosja, demokratyczna, która pójdzie w ślady demokratycznej Europy. A teraz coś przyjemnego. Co się panu dzisiaj w Warszawie podoba? Kocham Warszawę. To jest moje miasto rodzinne. Tu się urodziłem, tu się wychowałem. O tę Warszawę walczyłem. O tą Warszawę walczyłem. O niej się, kiedy mówię o niej, wzruszam się. Piszę o niej wiersze. I utrzymuję kontakt z ziemią, którą się urodziłem. Kolejni burmistrzowie, kolejne władze dzielnicy są mi bliskie, bo to jest moja ziemia. Znałem tam w Białęce, znałem każdy pagórek, każde wysokie drzewo. Tam wracam. Tam wracam z moimi dziećmi, z moimi wnukami, bo to jest coś najwspanialszego, tak jak rodzinne miejsce urodzenia, najcudowniejsze, ukochane i trwa już w starym człowieku coraz mocniej.